Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale APG Studio. Ćwiczenia wyszczuplające, ćwiczenia, ale pamiętajcie też, że dieta jest bardzo ważnym czynnikiem przy właśnie uzyskaniu efektu wyszczuplającego. Żeby zgubić tkankę tłuszczową, musimy trochę zredukować ilość kalorii, którą zjadamy. I teraz porozmawiamy sobie na ten temat dzisiaj, jak to zrobić, żeby to sobie ułatwić. Tak jak wspomniałam, dzisiejszy filmik jest o tym, jak do ćwiczeń dopasować jeszcze odpowiedni sposób odżywiania się, jak schudnąć, jak zgubić tkankę tłuszczową bez tego efektu jojo. Skąd bierze się efekt jojo? Bierze się stąd przede wszystkim, to jest jedna podstawowa zasada. Te wszystkie diety trzydniowe, siedmiodniowe, najkrótsze jak się da, one są bardzo wciągające, bo macie szybki efekt w krótkim czasie. Macie super efekt w krótkim czasie. Tracicie wagę w krótkim czasie, a potem jeszcze w szybszym czasie wracamy do tej samej wagi albo nawet nadrabiamy jeszcze te kilogramy i w efekcie ważymy więcej niż jak ważyliśmy przed wprowadzeniu jakiejś bardzo drastycznej diety. Dlaczego tak to działa? Działa to przede wszystkim dlatego, że było to w krótkim odcinku czasu. Czyli byłyście w stanie wejść w ten reżim zmniejszenia kalorii do bardzo ekstremalnej, minimalnej ilości, bo wiedziałyście, że to jest tylko na kilka dni, 3 dni, 7 dni, 8 dni, przez bardzo krótki okres czasu i byłyście w stanie się w ten reżim wbić. Dobra, wytrzymam. A potem co? Potem wracamy do naszych starych nawyków żywieniowych. A właśnie to musimy zmienić. Żeby mieć efekty na długie, długie lata, nie tylko tygodnie, miesiące, ale lata, na utrzymanie tej samej wagi po zredukowaniu tkanki tłuszczowej, musimy co? Musimy wprowadzić nowe nawyki żywieniowe do naszego codziennego życia. Jeżeli to trwa 3 dni, nie ma szans, tu się nic nie zmieni. Dlatego potem jeszcze bardziej nadrabiamy, bo wydaje mi się, o teraz schudłam, czyli zanim znowu przytyję, to zajmie to jakiś czas. Jeżeli to trwało 3 dni, to w następne 3 dni możecie to samo wrócić do punktu zero. Co trzeba zrobić? Tak jak cały czas Wam tłumaczę. Musimy to zrobić z głową, tak żeby się nie katować i żeby mieć z tego przyjemność, żeby to nie było za karę, że my musimy teraz po prostu prowadzić taki straszny reżim, że nie możemy w zasadzie jeść nic, tylko albo liczyć kalorie, siadać rano i kalkulować, obliczać, to jest bardzo, bardzo czasochłonne. Oczywiście są aplikacje, które to ułatwiają. Sprawdziłam, robiłam najróżniejsze rzeczy, stwierdziłam, dobrze, zrobimy kalorie. I wiecie co? Liczenie kalorii ma taki sam sens, jak po prostu jedzenie do momentu, kiedy czuję, że już jestem prawie najedzona. Prawie najadłam się do syta, czyli mam to jeszcze 20%, że jeszcze coś bym mogła zjeść, ale w zasadzie to już nie czuję głodu. I uwierzcie mi, sprawdzałam najróżniejsze sposoby. Te krótkie diety, bardzo takie drakońskie, picie samych soków, to polecam od czasu do czasu, szczególnie kiedy przychodzi lato i jest gorąco. Super sposób właśnie na oczyszczenie tego układu trawiennego, wyczyszczenie wszystkich złogów, które tam zostały, bo da tam taki wielki boost energetyczny, takiego kopa energetycznego Wam to da. A po drodze jeszcze właśnie napakujecie ten organizm tymi witaminami, a właśnie wyczyszczenie tego Waszego układu trawiennego właśnie w czasie letnim, kiedy jest gorąco, spowoduje, że lepiej znosicie upały. To też mówię Wam z własnego doświadczenia. Mogę zrobić na ten temat kolejny filmik.
Trzeba na to poświęcić trochę czasu, tutaj nie będę Was oszukiwać, jest to fajne. Sok się robi krótko, ale czyszczenie potem tej maszyny nie jest już takie krótkie. Czy dłużej się czyści maszynę, niż się te soki robi, ale o tym będziemy rozmawiać w innym filmiku. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o takich małych rzeczach, które możemy zmienić w naszej diecie, bo tak jak Wam cały czas powtarzam, z minimalnym wysiłkiem, ale z maksymalnym zaangażowaniem, czyli jeżeli chcę stracić tę tkankę tłuszczową, bo tylko o to nam chodzi. My nie chcemy stracić wagi, my nie chcemy pozbyć się wody z organizmu, żeby odwodnić organizm, bo to nam pokaże na wadze, że straciłaś kilogramy. Nie stosujcie wagi, stosujcie centymetr. Centymetr, najlepiej jakąś sukienkę, spodnie, spódnicę. Coś, co będziecie widziały przed lustrem, że rzeczywiście tutaj znikają te centymetry, bo nam nie chodzi o wagę, tylko o centymetry, żeby tą sylwetkę wyszczuplić, zmniejszyć rozmiar. I tu musicie, dziewczyny, też wziąć pod uwagę jedną rzecz, że musicie myśleć o tym i wiedzieć, jaki macie typ budowy ciała. Bo tutaj budowy ciała nie zmienimy. Ktoś, kto ma kształty, będzie te kształty miał, tylko będzie zmniejszał rozmiar. I teraz jak to zrobić z głową, żeby nie było to takie nieprzyjemne, w sumie jak kara, że ja się odchudzam, no tego nie mogę zjeść, tego nie mogę zjeść. Zaczynamy małymi krokami. Na początek pijemy wodę. Rano wstajesz, szklanka niezimnej, takiej letniej wody w temperaturze pokojowej, maksymalnie 55 stopni. To może być sama woda, to może być woda z sokiem, z cytryną, jeżeli ktoś lubi, nie za dużo. I to będzie sposób na to, żeby Wasz układ trawienny obudzić. Pora tutaj zacząć coś działać. Ale nie raz w tygodniu, tylko codziennie. Każdego jednego dnia wypić tą szklankę ciepłej wody. Jeżeli nie lubicie samej wody, dodać sobie, ja na przykład w zamrażalniku zawsze mam mrożone owoce, bo dla mojego syna zawsze rano robię koktajl. Więc co robię czasami? Biorę szklankę wody, pierwsze co wstaję, biorę szklankę wody, dodaję kilka mrożonych owoców, więc ta woda się trochę schłodzi, już nie jest wtedy taka gorąca, ale mam ten posmak, zostawiam to, robię tam przygotowania dzienne, jak to każdy rano, jak wstanie z łóżka i za jakieś pół godziny, 15 minut wypiję tą wodę. I nie mam, jak ktoś nie lubi samej wody, bo ona nie ma żadnego smaku, dodać sobie właśnie jakiegoś takiego, to może być świeży owoc, nie musi być mrożony. Tylko ze świeżym to znowu trzeba umyć, bla bla bla. Za dużo roboty, nie mam czasu. Naszym głównym tutaj czynnikiem, który nas hamuje we wszystkim, co możemy zrobić w temacie właśnie odchudzania, to jest nie mam czasu. Czyli ja Wam staram się znaleźć coś, gdzie tego czasu naprawdę nie potrzebujecie. Wstajesz rano, nastawiasz wodę, dodajesz owoce, robisz czynności, śniadanie dla dzieci, cokolwiek tam robicie rano, zawsze są jakieś przygotowania, czy się przebrać, czy pościelić łóżko, wracam do kuchni, piję tą wodę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, spróbujcie lekko zredukować posiłki. Nie od razu wszystkie, tylko zacznijmy od tego ostatniego, czyli od tej kolacji. Nakładacie porcje tak jak zawsze, odłożysz część. Nawet powiedzmy, ktoś je przykładowo trzy kromki, przekroić tą trzecią na pół i zjeść 2,5 kromki. To jest, dziewczyny, droga psychiczna bardziej niż fizyczna, bo to siedzi nam w głowie, nie najem się, nie będę najedzona, będę głodna. Musimy zredukować te kalorie, jeżeli chcecie schudnąć. Ćwiczenia to jest jedna rzecz, ale musimy też zredukować ilość kalorii. Zaczynamy od tej minimalnej, powolutku. Potem wracamy, bierzemy się za obiad. Z tego obiadu zamiast 6 ziemniaków jem najpierw 5, potem redukuję do 4, potem redukuję do 3. Dodaję sobie więcej sałatki, więcej jakichś świeżych owoców, więcej jakichś świeżych warzyw. W taki sposób jest to po prostu najłatwiej zrobić. Dobra, ale co chwilę są jakieś imprezy, co wtedy? Przychodzi sobota, niedziela, idziemy do znajomych, idziemy na grilla. No co, mam nie jeść? Wszystko pachnie. No właśnie. Zaplanować sobie wtedy ten dzień. Zjeść w ciągu dnia trochę mniej. Zostawić trochę w tym brzuchu miejsca na tą imprezę, na ten alkohol. Na drugi dzień nie zaczynać od śniadania, tylko poczekać, aż Wasz żołądek da Wam po prostu sygnał, dobra, już to strawiłem, poczujecie, że jesteście głodne
i możecie wtedy po coś lekkiego na początek sięgnąć, najlepsze owoce. Każdego dieta będzie inna. Niektórzy są typowymi mięsożercami, szczególnie faceci. My kobiety wolimy bardziej lekkie, ale znam też dziewczyny, które zaczynają śniadanie właśnie od takiego bardziej cięższego posiłku, czyli jajecznica, jakieś tam tosty, czy nawet jakieś mięso, jakiś bekon, jakaś kiełbasa, jakieś parówki. Jeżeli Wam to odpowiada i po takim śniadaniu czujecie się pełne energii, to to jest dobra dieta. Ale jeżeli czujecie się ospałe, nic Wam się nie chce, tak gdzieś po pół godziny od takiego śniadania, to to jest prosty sygnał dla Was, że to nie jest to odpowiednie śniadanie dla Was. Najważniejsze jest, żeby po posiłkach obserwować, jak się Wasz organizm zachowuje. Jeżeli jesteście ospałe, nie macie energii, to to nie jest posiłek dla Was. Sprawdziłam najróżniejsze, mój mąż z powodu tego, jaka jest moja profesja, jestem fitness instruktorem, ćwiczę non-stop, cały czas mi wmawiał mięso, 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 musisz jeść dużo mięsa, musisz, bo wszyscy tak mówili, zawsze. I ja mam to mięso i wcale się nie czułam dobrze. Musiałam się zmuszać do tych ćwiczeń i nie miałam siły. Czyli dla mnie nie dieta wysokobiałkowa nie działa. Tu trudno mi będzie powiedzieć, musicie zrobić to, 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 jeść więcej białka, jeść więcej warzyw, jeść więcej owoców. Próbujcie. Próbujcie. Po którym posiłku czujecie się najbardziej naładowane energetycznie? Dla mnie osobiście są to po prostu świeże owoce i warzywa. Schowajcie wszystkie te porady, że jest jedna dieta dla wszystkich, po prostu do szuflady i o tym zapomnijcie. Każdy z nas jest inny i każdy ma inną budowę ciała, w zależności od tego, czy to jest bardziej atletyczna budowa, czy to jest taka bardziej szczupła budowa, gdzie tych mięśni naturalnie nie posiadacie. Wasz organizm potrzebuje inny rodzaj pokarmu do właśnie zasilania energetycznego. Ktoś, kto jest bardziej umięśniony, ma taką naturalnie rzeźbę muskularną, oczywiście będzie potrzebował więcej białka. Ktoś, kto tych mięśni naturalnie, nie że na siłowni je sobie tutaj wyćwiczył, ale naturalną budowę ma ciała właśnie taką, że jest bardziej taki szczupły, to pewnie tego białka na tyle nie będzie potrzebował, bo nie spala tyle kalorii, bo nie ma tyle mięśni. Także moja porada dla Was dziewczyn jest prosta. Zredukować niedrastycznie, małymi krokami posiłki. Zaczynamy od tego ostatniego, bo najwięcej chudniemy w nocy. Czyli to, co zjecie jako ostatni posiłek, o której godzinie zjecie ten ostatni posiłek, ma właśnie wpływ na to, czy tracimy tkankę tłuszczową, czy nie. Ćwiczenia oczywiście, one pobudzają metabolizm, one tutaj rzeźbią naszą sylwetkę, ale cały proces pozbywania się tkanki tłuszczowej jest wtedy, kiedy śpimy. Czyli zwracamy uwagę na ten ostatni posiłek, o której on jest godzinie. I to też sprawdziłam najróżniejszymi metodami, tak, ale jeżeli ja się kładę spać o 12, mówią 2 godziny przed snem, czyli spokojnie o 10, o 22 mogę coś zjeść. Mam Fitbit już od wielu, wielu, wielu lat i sprawdziłam ilość spalanych kalorii po godzinie 20 jest minimalna. Organizm spala tak średnio 400 kalorii przez całą noc. To jest dosłownie jeden posiłek. Na co? Tylko na Wasze funkcje życiowe. Czyli na to, że śpicie, że oddychacie, że pracuje serce, że krąży krew. Wszystkie funkcje w mózgu zachodzą. Tę minimalną ilość kalorii. I nieważne, czy zjecie mniej, czy więcej, tych kalorii spali tyle samo. Także zachęcam, jak ktoś ma Fitbit, sprawdzić sobie rano. Pierwsze, co wstaniecie, jeżeli śpicie z nim, bo ja z nim śpię, sprawdzam sobie, jaki mam poziom mojego snu, jak to wygląda. I pierwsza rzecz, jak się obudzicie, sprawdźcie sobie, ile przez sen od godziny 12 Wasz organizm spali kalorii. To będzie nie więcej niż 400 kalorii, czyli to jest jeden posiłek. Metabolizm naturalnie po godzinie 20 po prostu spowalnia, bo to nie jest czas na jedzenie i na trawienie, tylko czas właśnie na odpoczynek, regenerację mięśni, jeżeli ćwiczyłyście. I właśnie tutaj zachodzą te wszystkie procesy pozbywania się tkanki tłuszczowej, z którą właśnie tak bardzo walczymy. Nie jest to proste. Jeżeli ktoś mówi, to jest bardzo łatwe. Najważniejsza rzecz to jest w to uwierzyć.
Naprawdę, bo inaczej będziecie się na okrągło sabotażować. Czyli gdzieś tam na końcu głowy będzie siedział ten diablik, wasza druga osobowość mówi, a dobra, tam piernicz to, zjedz sobie tą czekoladę wieczorem, albo tam zjedz tą paczkę chipsów, zacznijmy jutro od nowa. Na drugi dzień wstajecie, czujecie się fatalnie, idziecie na siłownię, katujecie się tymi ćwiczeniami, żeby się pozbyć tego, co żeście zjadły. Już jest za późno, to już jest odłożone jako tkanka tłuszczowa przez tą noc. Więc będzie ten diablik siedział w tej głowie długo, 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 długo. Dlatego małymi krokami, żeby go nie obudzić za bardzo. Niech on tam sobie siedzi, ale niech za bardzo wam tutaj nie miksuje. Musicie po prostu sobie, musicie uwierzyć. Musicie ustawić wasz mindset, jak to się po angielsku nazywa, właśnie ten wasz umysł na to, co chcecie osiągnąć. To jest najważniejsza rzecz dla kobiet. Dla facetów jakoś łatwiej przychodzi ten reżim jedzeniowy. Dla nas to jest taki czynnik bardziej wynagradzający, źle się czujemy, sięgamy właśnie po coś słodkiego. Następna ważna rzecz, miesiączki, okres. Tu każda z was to potwierdzi. Jak się zbliża miesiączka, to mamy te różne jakieś zachcianki. Organizm wtedy spala więcej kalorii. Czyli tutaj te nasze oszukujące cheating day, jak to nazywają specjaliści od diety, zostawcie sobie właśnie na te parę dni przed miesiączką, kiedy ten naturalnie organizm, ponieważ spala więcej kalorii, te hormony tam działają, więc organizm potrzebuje więcej energii, bo tych procesów zachodzi więcej, to wtedy możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś chipsy czy na jakąś tam szklankę coli. Ale oczywiście znowu staramy się mimo wszystko, powiedzmy, ok, jadłam dwie paczki chipsów, to zjem półtorej. Jak to zrobić? Przesypać do miski, resztę schować, zakopać gdzieś. Najlepszym sposobem dla mnie było, moją piętą achillesową były właśnie chipsy. To było to. Wracałam sobie po ćwiczeniach, po moich zajęciach, taka wymęczona całym dniem, wszystkie mięśnie mi bolały. A dobra, co tam jedna paczka chipsów? No na noc, no to jest wszystko. Nie tyłam, ale nie mogłam zrzucić reszty tkanki tłuszczowej, bo zostałam już na poziomie utrzymania wagi. Czyli jeżeli ćwiczymy i jemy tyle samo, to ta waga nie skacze, ona się nie zmniejsza, ona się nie zwiększa, ona jest na tym samym poziomie. To jest najzdrowszy sposób i my chcemy do tego poziomu właśnie teraz dojść. Jesteśmy na początku tej drogi, kiedy chcemy, żeby nam się ta tkanka tłuszczowa redukowała powolutku, bo co też jest ważne, jeżeli ktoś ma bardzo dużą nadwagę i nagle drastycznie schudnie, to skóra zostanie taka, jaka była. Czyli potem mamy tutaj takie zwisające, niezbyt estetycznie wyglądające fałdy. Właśnie z tego powodu, jeżeli ktoś tył, to tył w jakimś okresie czasu i ta skóra się naciągała. Ona jest elastyczna. Więc jeżeli ktoś jest młodszy, to oczywiście ona zareaguje lepiej na taką drastyczną zmianę wagi. Ale jeżeli tu mówimy o jakichś 10, 15, 20 kg, zgubienie tego w 3 miesiące, pamiętajcie o tym, ta fałda zostanie. Ona się nie wciągnie w te 3 miesiące, bo to jest za krótki okres czasu. Zrobię dla was też kolejny filmik właśnie, co zrobić, żeby pobudzić tutaj ten układ limfatyczny, krążenie i pobudzić ten tłuszcz, żeby właśnie uelastycznić tą skórę i pozbyć się tej tkanki tłuszczowej, szczególnie właśnie w tych fałdach brzusznych. Jest do tego fajne masażery, do tego są, ja mam jeden i jest bardzo fajny, także zrobię dla was filmik następnym razem, w następnym tygodniu, jak taki masażer używać i jaki ja wam polecam, bo jest fajny, nie jest zbyt drogi, ale rzeczywiście widzę różnicę. To szczególnie właśnie dla dziewczyn, które po ciąży ta fałda została, bo im później zaszłyśmy w ciążę i urodziłyśmy dzieci, to ta skóra już nie jest taka elastyczna i ta fałda zostaje. Ale można ją oczywiście też zredukować. Tu ćwiczenia pomagają, dieta jak najbardziej, ale masaże właśnie tutaj, żeby uaktywnić tą część waszego ciała, która mało się rusza generalnie, ten okolicy brzucha, żeby właśnie pobudzić krążenie i układ limfatyczny do uelastycznienia skóry. Także to będzie następny filmik, który dla was zrobię. Także na dzisiaj, dziewczyny, małymi krokami zaplanować sobie, co tam na tą kolację będziecie jeść i po prostu, ale to musi być codziennie.
nie wskakiwać na wagę, zapomnieć w ogóle o wadze, przynajmniej na pierwsze miesiące, tylko tak jak mówię, albo z centymetrem, albo najlepiej jakiś ciuch, bo to będziecie widziały. Jeżeli macie jakieś dżinsy, które już się nie mieścicie, wciągamy je nie codziennie, ale tak to jakieś co 3 dni i sprawdzamy, co się dzieje. Przy pierwszym tygodniu, pierwsze 2 tygodnie może w ogóle się nic nie dziać. To jest tak, organizm jeszcze, wasze ciało bada, na ile to jest poważne, te tracenie tkanki tłuszczowej, więc tutaj jest taki trochę element zaskoczenia przez ten pierwszy tydzień i dwa, kiedy nie może nie być żadnych efektów. Także nie poddawajcie się, kontynuujcie zmniejszanie przede wszystkim właśnie tej kolacji. Zacznijcie od tej kolacji, żeby zmniejszyć porcję. Jak już się przyzwyczajicie, bo to u każdego będzie innego, inaczej. Ktoś jest bardziej potrafi się zaadaptować do nowych nawyków żywieniowych, komuś to zajmie dużo więcej czasu, szczególnie właśnie jak ma rodzinę, są dzieci, tam gdzieś się pojawiają różne snaki i no, ciężko się powstrzymać, więc to będzie dużo trudniejsza wtedy sytuacja, ale jest to do zrobienia. Jeżeli macie ten obraz siebie, jak chcecie wyglądać, w jaki rozmiar chcecie sobie zmieścić, to co ja Wam polecam? Idźcie do sklepu, kupcie sukienkę w tym rozmiarze. Za każdym razem, kiedy przyjdzie Wam do głowy, a kurczę, zjem tą paczkę chipsów. Jutro zacznę od nowa. Idźcie po tą sukienkę. Idźcie po tą sukienkę i spróbujcie ją założyć. Mam nadzieję, że znajdziecie motywację, żeby tego jednak nie zrobić. To jest taka moja porada, żeby ustawić ten umysł, co jest waszym celem. I powoli, małymi krokami do tego dążyć. Czyli najpierw kolacja, potem redukujemy porcje z obiadu, a potem zaczynamy tutaj kombinować ze śniadaniem. Także mam nadzieję, że pomoże Wam to, dziewczyny, w osiągnięciu Waszej wymarzonej sylwetki, bo jest to do zrobienia. Nigdy nie jest za późno. Mówienie, a po 40 to już układ trawienny jest spowolniony, to już się tkanka tłuszczowa odkłada, tu się już nic nie da zrobić. Też, ale zwróćcie uwagę, popatrzcie na młodzież. Popatrzcie na dzieci, oni cały czas są w ruchu, oni wszędzie chodzą na piechotę, biegną do autobusu, dźwigają plecaki, tornistry, chodzą, wychodzą na spacery. My z wiekiem, to nawet nie o to chodzi, że się metabolizm zmniejszy, spowalnia. Chodzi o to, że my po prostu mamy coraz mniej ruchu, wszędzie jeździmy autem, używamy windy w dół i w górę. Czyli na początek schodźcie na dół po schodach. Jeżeli mam 10 pięter, to oczywiście nie powiem Wam, chodź po schodach 10 pięter. Wejdź na 9, wejdź jedno piętro. Jeżeli to jest na przykład tak jak u moich rodziców, że są tylko, jest 10 pięter, ale są tylko 3 poziomy, gdzie się winda zatrzymuje, no to wjeżdżam na 6 i powoli wdrapuje się te 3 piętra. I tak powoli, małymi krokami zmieniamy swoje nawyki żywieniowe i właśnie nawyki związane z naszą aktywnością fizyczną. Bo mówienie, że to jest tylko metabolizm się spowalnia i tu się nie da nic zrobić, bo tak jest po prostu natura stworzona, nie do końca. To jest dlatego, że my po prostu przestajemy się ruszać. Siedzimy na kanapie, jeździmy autem, używamy windy. To wszystko właśnie powoduje, że metabolizm się zwalnia, bo nie potrzebuje po prostu tyle kalorii. Najłatwiej byłoby po prostu zredukować liczbę kalorii do takiej, która jest dla nas maksymalna do zjedzenia, żeby utrzymać tą sylwetkę. Ale na razie jesteśmy na etapie redukcji, czyli musicie, dziewczyny, zredukować. Co robić, kiedy czujecie po tej kolacji? To będzie bardziej tu niż w żołądku, że będziecie czuły, że Was zasysa, bo jednak coś żeście zjadły. Po prostu woda, herbata, czymś tam zalać, ten psychiczny głód po prostu. Te początki są naprawdę trudne, ale pamiętajcie, macie cel. I ja wierzę, że jesteście w stanie go osiągnąć i Wy też musicie w to uwierzyć. Także mam nadzieję, że ta pogadanka dzisiaj, to wideo zmotywuje Was, żeby coś w swojej diecie zmienić. Małymi krokami dajcie mi znać, co postanowiłyście zmienić i jak Wam idzie. Jeżeli będziecie miały jakiś gorszy dzień, będziecie chciały zrezygnować, napiszcie do mnie. Macie tam maila w opisie do wideo. Napiszcie do mnie. Będę się starała Was po prostu zmotywować jeszcze bardziej. I tak jak mówię, piszcie komentarze pod wideo.
stwórzmy taką naszą wspólną grupę, bo jest łatwiej, kobietom jest łatwiej osiągać właśnie te cele związane z sylwetką w większej grupie, kiedy widzimy, że też inni borykają się z tymi samymi problemami, ale mamy kogoś, kto nas wesprze i powie, no przestań, zobacz, tak daleko już doszłaś, tyle tygodni już dajesz radę, już widać efekty, nie marnuj tego. Potrzebujemy tego drugiego głosu z drugiej strony, tu jest ten właśnie taki wredny, który chce zostać w tym rozmiarze, jest wszystko fajnie, a ten drugi nie, możesz to zmienić, masz swój cel, masz swoje marzenie, chcesz coś zmienić, to musi być silniejszy głos i my tu potrzebujemy jeszcze kogoś z zewnątrz, najczęściej są osoby, które sobie poradzą, ale większość z nas potrzebuje kogoś, który nas po prostu będzie wspierał i będzie w nas tak samo wierzył, jak my w siebie uwierzymy. Także dziewczyny, moje przesłanie dla was dzisiaj. Zaczynamy myśleć pozytywnie o tym, że to się naprawdę może wydarzyć. Staramy się nie sabotażować, czyli nie słuchać tego głosu tutaj z tyłu głowy, że zjesz tą paczkę chipsów. Redukujemy najpierw kolację, ten ostatni posiłek. I dajcie mi znać, o której wy go jecie. Tak do 20 byłoby najlepiej, ale jeżeli ktoś ze względu na pracę wraca później, czyli może dopiero zjeść o tej 10, nie zmieniajcie tego od razu. Najpierw zredukujcie po prostu porcję. A potem będziemy zmieniać inne rzeczy, zastępować innymi rzeczami, staramy się przesunąć godziny tych posiłków powoli, powoli, małymi krokami, z minimalnym wysiłkiem, z maksymalnym zaangażowaniem. Także mam nadzieję, że znajdziecie motywację. Tak, od dzisiaj zmieniam moje nawyki żywieniowe powolutku i dajcie mi znać, jak wam idzie. A za tydzień zapraszam na kolejne ćwiczenia i będzie właśnie specjalny filmik na temat, jak tu walczyć z tą fałdą w odcinku brzusznym, żeby się jej pozbyć, stosując ćwiczenia, dietę plus jeszcze właśnie masaże. Także dziękuję wam bardzo za udział. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie mi kciuka do góry. Jakiekolwiek komentarze, dziewczyny, macie pytania związane właśnie w tym temacie, dajcie znać, jeżeli się macie czym podzielić z innymi, proszę, zróbcie to, pracujmy razem, stwórzmy grupę wsparcia i róbmy to razem. Także zapraszam serdecznie za tydzień albo dzisiaj jeszcze z poprzednich tygodni. Zróbcie sobie filmik i walczymy razem. Dacie radę. Ja wierzę, że dacie radę i mam nadzieję, że wy też to wierzycie. Także pozytywnie, dziewczyny, i zobaczę się z wami za tydzień. Na razie, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że zacznie od dzisiaj, od waszej kolacji. To na razie, pa.